Dzień dobry jeszcze raz. Onet Wiem, rozpoczynamy nasze spotkanie i tak jak powiedziałam przed chwilą, porozmawiamy o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, bo taki 1 marca, czyli dosłownie kilka dni temu, został uruchomiony. Jest, przepraszam, prowadzony jest od 11 lat, ale teraz działa całą dobę. Ze mną mój gość Paula Włodarczyk, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Pani siedzi przy tym telefonie, odbiera te telefony, jest koordynatorem. Zgadza się. Proszę powiedzieć, dlaczego w dzisiejszych czasach ten telefon jest tak potrzebny? Co się stało, że zarówno dzieci, jak i młodzież potrzebują kontaktu i potrzebują rozmowy? Nie wiem, czy możemy mówić, że w dzisiejszych czasach on jest potrzebny, że nie był potrzebny wcześniej, po prostu wcześniej go nie było. Mamy go od 11 lat i chwała za to, że to się udaje. Potrzebny jest przede wszystkim dlatego, że dzieci czują się samotne, że czują się bezradne, często nie radzą sobie z takimi codziennymi problemami, z którymi się mierzą, z presją, z brakiem czasu, z dużym naciskiem ze strony otoczenia, z przemocą często też, czy z takimi większymi trudnościami, które możemy jakby tutaj określić, na przykład depresję, myśli samobójcze u dzieci i młodzieży. To są tematy, z którymi głównie dzieci się do nas zwracają. Dzieci? Czyli rozmawiamy o dzieciach w jakim wieku? Rozmawiamy przede wszystkim o dzieciach w wieku szkolnym, licealnym też. Natomiast najczęściej dzwonią do nas dzieci w wieku 13-15 lat i później licealne, czyli tak 16-18. Natomiast dzwonią też młodsze. Tak, telefon jest dla wszystkich dzieci do 18 roku życia, więc bez względu na to, ile dziecko ma lat, zawsze może do nas zadzwonić. Zawsze może zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, bo telefon... Od marca, tak. Od marca działa całą dobę. 116-111, taki magiczny numer. Ja wczoraj miałam okazję przeczytać tekst, który... Wydaje mi się, jako mama nastolatki, bo moja córka ma 17 lat, chyba mogę stwierdzić, że to jest tekst, który powinien przeczytać każdy, ale absolutnie każdy rodzic. Tekst Janusza Schwertnera, Miłość w czasach zarazy. Tekst, który powoduje, że przeczytany przed snem może spowodować, że naprawdę będziemy mieli bardzo słabą noc. Ja widzę, że pani okazuje mi zrozumienie. Czytała pani ten tekst? Czytałam. No właśnie. Tam jest mnóstwo bardzo trudnych sytuacji. Sytuacji, w których poznajemy młodych bohaterów, dzieciaki, które decydują się po tym, jak mają najlepsze wyniki w klasie i ostatnie zaliczenia robią na super wynik, stają w takim miejscu życia, że postanawiają targnąć się na swoje życie. Tak mówiąc, chyba najdelikatniej, bo ten tekst pokazuje naprawdę brutalną prawdę. Czy to jest taka codzienność tych młodych ludzi w tej chwili? Nie wiem, czy codzienność... Ale tego jest więcej, mam wrażenie. Być może tak, być może faktycznie jest tego więcej, my to też odnotowujemy, widząc też, co się dzieje u nas w telefonie, tak? Jakie tematy rozmów są teraz poruszane najczęściej, co się zmieniło na przestrzeni lat działania, no bo 11 lat to już jest kawał czasu, a to się naprawdę zmieniło tematycznie. Wcześniej dzieci rozmawiały z nami głównie o relacjach rówieśniczych, o problemach z rodzicami, o seksualności. I teraz pierwszym tematem takim najczęściej poruszanym w telefonie zaufania jest zdrowie psychiczne. Szeroko rozumiane, bo tam jakby mamy wiele tematów, które pod tą kategorię można by wpisać. Jest to i depresja, i obniżony nastrój, lęki, myśli samobójcze, próby samobójcze, więc to wszystko razem. Natomiast... A jakie są statystyki, jeżeli chodzi o próby samobójcze takich młodych ludzi w Polsce? Prób samobójczych tak naprawdę nie wszystkie są odnotowane, więc trudno taką liczbę podać, która byłaby tak prawdziwa, tak? Żebym mogła to określić. Samobójstw dokonanych w zeszłym roku, czyli 2019, było 97, też takich odnotowanych. Nie wiemy, czy to są wszystkie, tak? Tak. Czy mamy. To, co ja mogę powiedzieć, to bardziej o naszych statystykach, które jakoś prowadzimy, tak? To ile podejmujemy interwencji, czyli interwencje rozumiemy przez działanie, kiedy zagrożone jest bezpośrednio życie. Kiedy macie zdrowie. Taki telefon, który wskazuje na bardzo niebezpieczną sytuację. Dokładnie tak, czyli kiedy dziecko mówi o tym, że chciałoby odebrać
sobie życie, albo że jest w niebezpieczeństwie, albo że już podjęło taką próbę, bo tak też się zdarza, to wtedy jakby naszym obowiązkiem jest zapewnienie temu dziecku bezpieczeństwa, czyli wezwanie pomocy. Robimy to, też jakby informujemy dzieci o tym, one o tym wiedzą, że w takich sytuacjach jakby mamy taki obowiązek. I takich interwencji w zeszłym roku podejmowaliśmy 519. W tym roku od stycznia do wczoraj 101. Tak jeszcze wracając do tekstu Miłość w czasach zarazy. Józefów pod Warszawą. Pościel dobrze pamięta pobyt poprzedniego pacjenta. Jest mocno przepocona, wyraźnie brudna, ale najgorsze wrażenie robią zaschnięte plamy krwi, które nie pozwalają nawet na moment zapomnieć o miejscu, w którym się jest. Tak wygląda rzeczywistość miejsc, do których dzieciaki z problemem trafiają. Niestety tak się zdarza, aczkolwiek ja osobiście w Józefowie nie byłam, nie pracowałam tam, więc też no, nie chciałabym mówić o tym miejscu ze względu na to, że mnie tam nie było i nie mam z tym doświadczeń bezpośrednich. Dużo zdjęć, dużo naprawdę brutalnych opisów tego, jak ta rzeczywistość wygląda i każdy z nas, osoba dorosła mająca odrobinę wyobraźni, naprawdę może od razu zrozumieć, że to nie są miejsca, w których na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie znaleźć jakąkolwiek pomoc. Zdecydowanie tak, weźmy też pod uwagę to, że to są miejsca, w których teoretycznie powinniśmy przechodzić taką rekonwalescencję, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, czyli czuć się bezpiecznie, dobrze, przyjemnie w tym miejscu, żeby móc wyzdrowieć. Nie da się czuć dobrze, przyjemnie i wyzdrowieć w miejscu, w którym mamy takie warunki, tak? To są warunki, których no, nie powinno być w żadnym miejscu, w którym przebywa człowiek, bo są zagrażające po prostu. Mówi się o tym, że ci młodzi ludzie, którzy potrzebują pomocy, często tułają się od specjalisty do specjalisty. Czy zdarza się, że ten telefon, który podnosi pani koleżanki, to telefon, który po raz kolejny dzwoni od tego samego młodego człowieka? Tak, zdarza się. Są dzieci, które są z nami już w dłuższym kontakcie. Czasami jest to tak, że one faktycznie potrzebują pomocy po raz kolejny, bo coś się u nich wydarza. Czasami jest tak, że potrzebują powiedzieć o tym, co się zadziało, niekoniecznie też złego. Czasami o czymś, co się dzieje dobrego u nich, czy uzyskały pomoc, czy coś się wydarzyło w ich życiu takiego, czy na przykład wdrożyły coś, o czym rozmawialiśmy w telefonie, czy im się udało, co możemy dalej zrobić. Także tak, te kontakty nam się czasami powtarzają. Po tym tekście Miłość w czasach zarazy nastąpił bardzo duży odzew i redakcja Onetu odebrała wielką ilość listów i komentarzy od ludzi, którzy zaczęli dyskutować. I tak się zastanawiam, bo naprawdę cytatów mogłabym mieć mnóstwo, począwszy od młodych dziewczyn, które piszą, że po terapiach, które gdzieś tam je spotkały, czują się lepiej i przez to też chcą o tym mówić, żeby młody człowiek się tego nie wstydził, żeby szukał pomocy i żeby pokazywał, że jest mu lepiej, poprzez też rodziców, którzy zareagowali i rodziców specjalistów, bo czasami rodzic to również psycholog, psychiatra, pedagog. Tak się zastanawiam, gdzie jest ten moment, który możemy przegapić? W którym momencie czasami my, dorośli, możemy nie zauważyć, że nasze dziecko boryka się z jakimiś problemami, które mogą spowodować tak drastyczne decyzje, jak targnięcie się na własne życie? Myślę, że w każdym. Pewnie zmartwię większość osób, ale w każdym. To, co może nas ustrzec, to znajomość własnego dziecka, podążanie za nim, spędzanie z nim czasu. Musimy znać swoje dziecko, żeby wiedzieć, co się u niego w życiu dzieje, tak? Samo pytanie o to, co w szkole, nie pomaga, nie wystarcza, zdecydowanie. Czasami mamy takie poczucie, że okej, no ta rozmowa się odbyła, mamy nastolatka w domu, on nie bardzo chce z nami rozmawiać, ma swoje plany, swoje zainteresowania. Zamyka te drzwi do pokoju, słynny. Zamyka drzwi, trzaska drzwiami, tak często to też słyszę od rodziców, bo ja też z rodzicami jakoś pracuję i rozmawiam, to często słychać właśnie, że no, z nim się nie da rozmawiać, tak, było super, teraz się nie da, w ogóle trzaska drzwiami, nie chce ze mną rozmawiać, odpowiem tylko burczy pod nosem. To, co rodzic może zrobić dla siebie, bo ja myślę sobie, że to rodzice też są w bardzo trudnej sytuacji, bo podejrzewam, że większość rodziców chciałaby, żeby ich dzieci były szczęśliwe, żeby nie miały trudności, żeby wszystko było w porządku. Chyba jeszcze gorsza jest ta sytuacja, kiedy wydaje nam się, że one są szczęśliwe, a potem się okazuje, że one są bardzo nieszczęśliwe. No właśnie, bo taki inaczej rodzic rozumiemy też potrzebuje szczęście. Pomocy.
Też, zdecydowanie. No dlatego myślę sobie, że to wsparcie jest tak systemowo potrzebne. To nie jest tak, że możemy pomagać tylko dzieciom, albo tylko rodzicom, albo tylko wspierać służbę zdrowia. Tak się nie da. To trzeba zrobić systemowo. To bardzo trudne rozwiązanie i nie da się tego zrobić z dnia na dzień, więc to potrzeba wielu przygotowań, ale rodzicom potrzeba też takiej edukacji na temat tego właśnie, co w danym momencie rozwojowym dzieje się z dzieckiem i na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo inaczej jak mamy w domu przedszkolaka, który nam się kładzie na podłogę i tupie nogami, a trochę inaczej jest, jak mamy nastolatka, który się już nie położy na podłogę, ale trzaśnie właśnie drzwiami. Czy można powiedzieć, bo często jest tak, że młodzi ludzie mają problem z funkcjonowaniem tej otaczającej ich rzeczywistości, bo to otoczenie ich nie akceptuje. Czy jest jakiś schemat na wyłapanie takiego młodego człowieka, który jest idealnym materiałem, na przykład na klasową ofiarę, na kogoś, kto jest atakowany z każdej strony i później potrzebuje dużo więcej uwagi i pomocy. Czy my rodzice jakoś możemy to zauważyć? Możemy ze swoim dzieckiem rozmawiać i to bardzo bym polecała i zachęcała, bo to jest chyba najważniejsze. To jest klucz w ogóle w tej sprawie, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Tak naprawdę, czy może być coś takiego, co zawsze powinno nam zapalić lampkę, że być może moje dziecko może stać się ofiarą przemocy? Nie ma takiej jednej odpowiedzi tak naprawdę, bo to mogą być różne czynniki, mnóstwo ich może być tak naprawdę. Może to być już poprzednie doświadczenia przemocy. Może to być sytuacja, która nam jako rodzicom się wydaje atrakcyjna, tak? Że na przykład jest wyższy status materialny, a dziecko jest z tego powodu dyskryminowane w klasie. Tak też się może zdarzyć. Dużo się mówi również o agresywności wobec własnego ciała. Młodzi ludzie robią to coraz częściej. Ja pamiętam, jak jeszcze ja byłam w szkole, to w ogóle praktycznie się o tym nie mówiło. To był jeden przypadek na całą szkołę. W tej chwili to są 1, 2, 3 przypadki na jedną klasę, więc to skala tego jest olbrzymia. Tylko że młodzi ludzie tnąc się, robią to w taki sposób, żeby nauczyciel WF-u, rodzic, żeby tego nie zauważył. Jeżeli gdzieś coś takiego pojawi się na horyzoncie, co mamy robić? Jeżeli zauważymy, nie wiem, krew na pościeli, krew na ubraniu, jeżeli zobaczymy, że nasze dziecko rzeczywiście próbuje się okaleczać albo robi to systematycznie i skutecznie, to? To przede wszystkim z nim o tym porozmawiać, zapytać, co się takiego dzieje. Ja nie gwarantuję, że dziecko na to odpowie. Być może w ogóle nie będzie chciało rozmawiać. Jeśli nie rozmawialiśmy z dzieckiem od lat albo od miesięcy, no to nie będzie magicznego wydarzenia, że ono się raptem zacznie nam zwierzać, bo może tak być, że nie będzie na to gotowe, ale wtedy my bądźmy gotowi na to, żeby zaproponować mu alternatywę, czyli na przykład pomoc specjalisty, powiedzieć, okej, nie chcesz ze mną rozmawiać, rozumiem to, w takim razie martwię się o ciebie i chciałabym, żebyś się udał do psychologa na przykład, poszukajmy go razem, tak? Ale może też dajmy telefon, może powiedzmy zadzwoń tam najpierw, jeżeli mi nie ufasz, to oni cię pokierują. Jak najbardziej. No telefon to jest też taka alternatywa dla osób, dla dzieci, które nie mają w otoczeniu takiego wsparcia, albo boją się z niego skorzystać, nie są gotowe na to, żeby z niego skorzystać, wstydzą się. Telefon jest anonimowy, jest bezpłatny, jest dostępny całą dobę, więc to chyba jest to ułatwienie, które faktycznie Czy nie jest tak, że my dorośli bardzo często popełniamy błąd, myśląc, że nasze dzieci z tego wyrosną? Pewnie tak, choć mam takie poczucie, że to się częściej dzieje jednak jeśli chodzi o młodsze dzieci, to trochę z taką nadzieją żyjemy, że przejdzie mu i będzie trochę lepiej. Czasami też tak jest wśród nastolatków, że też mamy takie poczucie, że no okej, ma teraz gorszy czas, pewnie za dużo nauki albo nie wiem, za dużo w internecie, za dużo telefonu, no i sam sobie winien albo sama sobie winna, no bo mogłaby coś innego robić na przykład, a nie w tym telefonie siedzieć. Natomiast no nie łudźmy się, tak, bo to może nie minąć. Czasami, znaczy to, co ja słyszę od dzieci, co jakoś chyba najbardziej mnie porusza, to jak one mówią, że już się zdecydowały na poszukanie tej pomocy w otoczeniu. Czyli poprosiły na przykład mamę, tatę o to, o pomoc na przykład. A rodzice nic nie robią. A rodzice reagują, daj spokój, weź się w garść, ja to miałam problemy w twoim wieku, to nie ma żadnych problemów, zobacz, jak pójdziesz do pracy, przejdzie to dopiero ci. Będzie tragedia i przejdzie ci. Tak, i to jest najgorsze, co możemy zrobić. Ja mam taką prośbę, do wszystkich, którzy mają w okolicach kogoś, kto rzeczywiście boryka się z problemem, zapiszcie numer 116-111, to pierwsza rzecz. Tam takie osoby jak mój gość, czyli Paula Włodarczyk, czekają na ten telefon. Ten krzyk w telefonie. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. A wszystkich rodziców, dzieci
myślę, 13+, zachęcam do odrobienia lekcji. Musicie koniecznie przeczytać jeden artykuł. Miłość w czasach zarazy. Autor Janusz Szwertner na pewno chętnie też posłucha potem waszych komentarzy w tej sprawie. Jedno jest pewne, to jest taki artykuł, który jak przeczytacie, to na pewno no, tego nie da się odczytać. To trzeba zrobić. Będziecie mieli takie wnioski. No dobra, stawiam kropkę, bo to naprawdę wzruszający tekst. Dziękuję za dziś i do zobaczenia. Jutro 7:55 rano. Na razie, trzymajcie się ciepło.